zaparkowali i idziemy teraz czegoś szukać, bo nic się nie udało nie znaleźć, ale na nogach może będzie prościej poszukać czegoś. Idziemy, szukamy. Zobaczymy, co znajdziemy. Coś się udało nam na mapce niewiadkowej namierzyć. Więc jest nadzieja. Ciekawa architektura a propos tych domków jest takich. Tutaj proszę zobaczyć. Lokalnych. Dziadek prowadzi, jak widać. Dzielnie mu to idzie. Co tutaj niby? Dobra, dalej tu jest głucho, ale... Jeszcze kawałek, nie ale... Jeszcze kawałek. No dobrze. Mamy spacer przy okazji. Uwaga, jest nadzieja. Widzimy obiekt na wprost przy bulwarze. Panęło trochę na moim, że trzeba przyjść do wybrzeża. Niedźwiadek, ktoś tu jeszcze kombinuje. Chodź, Jadek, zobaczymy. Szaje. Tu jest jakiś taki tego. Szaje. Cosina Mediterranea. Chyba, że właśnie... Chyba robota jest. Zobaczymy. Bo są takie ludziki siedzą na dworzu, więc... Powinno być chyba dobrze. Więc dzięki niedźwiadkowi myśmy znaleźli miejsce. Ale dzisiaj ekonomicznie. Dzisiaj mamy suche bułki, jemy z oliwą, żeby trochę przeoszczędzić. Damy radę, no. Nie, no na poważnie czekamy na paele, czy paeje, to zależy jak to się wymawia. Z owocami morza. Bo jako, że my są, prawda, widzimy nad morzem, nad brzegiem morza. Ja może teraz pokażę to bliska, jak się nie obrazi, tak? Więc tutaj mamy, widzimy morze. Morze jak morze. Piasek wygląda tak dość, by powiedział, dyskusyjnie, jak powiedzmy żwir na żwirowisku, no ale okej, nie czepiajmy się. W tą manieczkę tutaj są takie budyneczki trochę jak w Bułgarii, jak tam nie wiem, no, Złote Piaski, jak Słoneczny Brzeg powiedzmy. A tu w tą manieczkę widzimy jest takie rondko, koło któregośmy przechodzili, bo my żeśmy przyszli z tamtego kierunku. Tam mamy ciśnionka porzuconego na ulicy, autko na rowerze. No i tu się dalej to ciągnie, widzimy tutaj dalej wzdłuż tego bulwaru ciągnie się ta miejscowość Estapone, jak się nie mylę, jak dobrze pamiętam. To wygląda to ciekawie. Tu oczywiście widzimy, są obiekty hotelowo-apartamentowe, jak rozumiem, z różnych epok, z różnych modeli i parking podziemny. No bo przypuszczalnie w sezonie tu raczej jest dość tłoczno i o zaparkowanie musi być trudno. Nam też się, myślę, dosyć fajnie fuksnęło z tym miejscem, że się udało tego niunka porzucić w sensie bezpłatnego parkowania przy krawężniku, co było widać. Widzimy, jakie remonty tutaj panowie jeszcze czynią. Wymieniają te płytki, jak rozumiem. Tu są chyba tak, toalety publiczne. Też fajna rzecz, myślę, żeby tak plażowicze mogli przyjść. No mówię, najsłabszym elementem tego wszystkiego jest ten piasek, który tutaj no tak mnie nie urzeka generalnie. No i tutaj widzimy jakieś jest takie coś, nie wiem, co to jest tutaj, te lokalne ścieki miejskie tutaj wyciekają na plażę, czy co to jest, bo lekko wania, może nie wania kanalizą, ale wania taką wodą stojącą, morską na dokładkę. No. Nie wiem, czy słychać tutaj to morze szumiące w oddali. No nie jest to lewkada, natomiast generalnie swój urok też ma. Zwłaszcza, że nie jest jakoś mega tłoczno o tej porze roku. To jest tym bardziej, myślę, fajnie. No i tu jest niedźwiadek, który dalej czeka dzielnie na nasze jedzonko. Czeka i się doczekać nie może, bo pewnie głodny jest. Ale dobrze, że się wysidział, prawda? Był dźwięk w toalecie? Był. No właśnie, ja też byłem. Już mamy troszkę jakby mniejszą presję.
Już możemy teraz ze spokojem poczekać na nasz posiłek i go ze smakiem za chwilkę zjeść. Więc tak wygląda to, co przyszło na nasz stół. Zbiorek już się cieszy. Już się martwi, jak te krewetki pobiera. No zobaczymy. To co? Proponuję, zaczynamy, prawda? Słonko wyszło trochę za chmurki. Więc jest kapeczka sympatyczna. Porcja solidna. Niedziarek ze smakiem, co nakłada kolejne porcje. No już liczba mnoga, tak, druga to już porcja. No to już jest druga porcja, no to dwa to jest liczba mnoga, zgadza się. Acz, trzeba przyznać uczciwie, że miał porcję pierwszą malutką, taką na smak, więc teraz na użył bardziej konkretnie. Bo mówi, jak niedobre, to niech nie jest sam duży w pierdziela, prawda? No ale zasmakowało, więc już coś zje. A niedźwiedź, prawda, tutaj męczy swoje. Teraz będzie to tego pana krewetkę, który jakoś próbował rozbroić. Zobaczymy jak. Niedźwiadku, jak smakowało? Pyszno. Ja myślę, że bardzo dobre było. Lepsze od wczorajszego, prawda? I smaczniejsze, i bardziej treściwe, że chodzi o te morskie śmierdziuszki różne, tak? I tygryski i większe też mi się wydaje było. Tak, i większe porcje. Relatywnie, więc polecamy. Ja tam oczywiście coś tam podlinkuję na tym, na pod tym odcinkiem. Wskażę, gdzie to było, jakby ktoś chciał. No myślę, że warto. A my teraz co? My teraz kroczymy dzielnie do Nunia, yes, żeby go znaleźć, bośmy tak w popłochu stawiali. Teraz ciężko będzie go znaleźć, no, ale... Ciekawe, czy się nie spokuje chłopak. Ale damy radę. A martwię się, żeby tam żadnych szyb nie miał wybitych. Patrz, to nie Francja, więc może się... A nie Barcelona, więc może się uda. Aż pewności mieć nie można, zobaczymy. Taka sympatyczna. Tak, była o wiele fajniej, sympatyczniej niż było tam. Ja już wyszliśmy płotkami od Nunika, dlatego się tędy idziemy, żeby trochę zobaczyć inny kawałek miasta. Bardziej paradny. Więc nie jest nieźle. Ja stawiam, że musimy tu iść prosto kawalątek i w prawo odbijemy, bo gdzieś Nunia będzie za tym chyba beżowym budynkiem, tak mi się wydaje. Bo my się przed tym beżowym budynkiem parkowali, tak mi się wydaje. Ale to zaraz się przekonamy. No ile moje wspomnienia są trafne. Nie no, park był. Już przychodzi na rogu gdzieś, ale to chyba... Czy to było gdzieś takie tu było takie słoneczne, były pod cienie. Tylko że było parkowane równolegle. Więc albo tutaj. Ja wiem, tam jest, z tej ulicy w lewo będzie. No bo myśmy tu poszli po prawo, parku, tak. Szli. Tak, to tu Nunio będzie tu po lewo, w tej ulicy w lewo będzie. Zgadza się. Bo to był ten budynek, tylko właśnie z innego, tak, z innego boku. Tak. O ile oczywiście Nunio tam. A park był, park był. Pytanie, czy Nunio będzie, ale to się teraz przekonamy. Nie no, jak się nagrzał, może na słonku. O, oczywiście kolejna Ukraina widzimy, prawda? Taka całkiem ładna. Więc widzimy. Nunio jest. Szyby z tej mańki są, niedźwiadku. Szyby z tej mańki są. Pytanie, co z twojej strony? Co? No to akurat widzisz, czy są. Przekonamy się teraz. I obstrało już nas, prawda? No dobrze, czyli cały zdrowy teoretycznie jest. To możemy jechać dalej.